Firma Soletange otrzymała propozycję współpracy od firmy Warbut w celu wspólnego przystąpienia do procedury przetargowej na zrealizowanie budynku Sądu Rejonowego w Toruniu. Projekt budynku zawiera 6 kondygnacji naziemnych i jedną podziemną. Dużym wyzwaniem dla realizacji podziemia obiektu na tym terenie jest wysoki poziom wód gruntowych. Odcięcie ich dopływu do wykopu było więc najważniejszym zadaniem geotechnicznym. Zdecydowano się na wykonanie zbrojonej przesłony kopanej, zagłębionej do warstw nieprzepuszczalnych. Całkowita powierzchnia wykopu wynosiła ponad 5000 m2, a obwód wykonanego zabezpieczenia blisko 350 m3. Przesłona kopana została wykonana z wykorzystaniem specjalnej mieszanki cementowo-bentonitowej zbrojonej kształtownikami IPE. Po wykonaniu wykopu wstępnego przystąpiono do wykonania kotwi gruntowych, które utrzymują stateczność przesłony. W miejscach, w których ze względów projektowo-wykonawczych nie było możliwe wykonanie kotew, zastosowane zostały standardowe rozpory stalowe. Wykonanie przesłony kopanej w bliskim sąsiedztwie istniejących zabudowań nie stanowi problemu geotechnicznego. Głębokość wykopu sięgała do 6 metrów.